Witam wszystkich, ponownie Luiszka tutaj, Szehart i kontynuujemy grę Robin Hood. Właśnie mamy zmierzać do... na turniej łuczniczy, ale nie mamy strzał. To nie było tak, że oni nam dają tam strzały albo zabierają? Tak, ludziska, to jest takie coś, że... oni nam wszystkie strzały zabiorą i zostawią nam jedną. Nawet jakbyśmy poszli z 12 strzałami, wszystkie oni nam zabiorą i zostawią nam jedną, więc idziemy bez strzał. Oby tak było, jak mówię. Z tego co pamiętam, tak jest. Tak, 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 tak. Mhm, tak jest. Tak, rozpocznijmy misję. Okej. Okay. Użyjemy tutaj dwóch puszkogłowych. Robin przyszedł sam, dlatego nikt nie zwrócił na niego uwagi. Na razie dzięki przebraniu zdoła dotrzeć do miejsca, w którym rozgrywany jest turniej. Aby zbliżyć się do Marion, musi zdobyć srebrną strzałę. Miejmy nadzieję, że nikt go nie rozpozna. Okej, okay, on strzelił w środkowy. My zróbmy tak, jak to Robin Hood potrafił robić. To chyba zły pomysł. Jak to Robin Hood potrafił robić, czyli przebijmy jego strzałę swoją strzałą. Okej, Marion się cieszy. Ach, ten katar mnie dobija. Okej. A więc to, co mówią, jest prawdą. Rzeczywiście wydajesz się być najlepszym łucznikiem w całej Anglii, Robin Hoodzie. Ale jedno jest pewne, jesteś też najgłupszy. No, dość tej zabawy, broń się. Zobaczymy, czy z mieczem radzisz sobie równie dobrze, jak z łukiem. Jeśli to nie Robin Hood. Walczymy. Według mnie to coś więcej niż łód szczęścia. Jestem dla ciebie. Nie o to mi chodziło tak naprawdę. Chodzi mi o jego zdolność, która mi w ogóle nie wychodzi. Coś takiego. O właśnie. Ciachnij go. Ciachnij go, proszę cię. Dobra. Nie udało mi się w ogóle go ciachnąć tym specjalnym sposobem. Więc teraz... Moja dłoń! Jeśli teraz... O! Jesteś silniejszy niż myślałem. Jeszcze się spotkamy, awanturniku. Obiecuję! Robinia, swoim życiem miałbym ci radzić uciekać. Ranny szeryf nie może podjąć dalszej walki. Daje więc znak swym ludziom, by schwytali Robina. Pora uciekać. Uciekaj! Uciekaj, głupcze! Run! Chowaj się tu. Przeczekajmy to. Cóż, nie mam życia na to. Okej, tu mamy Marion. Wiecie co? Nie, ja bym... Ja to zrobię inaczej. Przepraszam was za to, że teraz ten, ale po prostu... zdolność, a tak to jak będziemy mieli pełne życie, to będziemy mogli dać poradzić sobie z wszystkim, więc zróbmy to jeszcze raz. Dobra, czytaliśmy to. Uciekniemy po prostu do Marion, nie na dół, bo później się tutaj ciężko będzie dostać. Nawet komputer przewidział to, że my uciekniemy do Marion. Ona od razu już wie, o co chodzi. Okej, okay, pamiątki, suweniry. Krzyczące kobiety. Na różowo ubrane. A więc to. Jeśli to nie robi, dobra. Spróbujmy zrobić tak, może.
Co ty robisz? Długo nie pożyjesz. Dobra, bo przez to straciłem masę życia, przez to co teraz robię, chciałem zrobić. No. Najgorsze w mojej myszce jest to, że ona czasem klika podwójnie. Jesteś silniejszy niż myślałem. Klikam raz, a komputer to zapisuje, jako że kliknąłem dwa razy. Dobra, uciekajmy. Nie tu, tu! Do Marion. Dobra. I rozmowa. Robinie, twój udział w turnieju to szaleństwo. Nie pomyślałeś, że to mogła być pułapka? Tego właśnie się obawiałem. Ale musiałem cię zobaczyć, piękna Marion, by mieć pewność, że nic ci nie grozi. A poza tym można zdobyć ciekawą nagrodę. Nagrodę? Ryzykujesz tyle dla srebrnej strzały? Dla pocałunku od ciebie. Uważasz, że na nie nie zasłużyłem? Nie mamy czasu na zbytki. Musisz uciekać. Zrobię, co mogę, by ci pomóc, ale nie będzie to proste. Może otrzymamy pomoc w samym Nottingham. Widziałam, że młody łucznik, z którym konkurowałeś, bardzo uważnie przyglądał się twej burdzie z szeryfem. Okej. Czyli on będzie teraz... On jest teraz po naszej stronie. Ten łucznik. O, dostaliśmy buzi. Na to czekałem. Okej, bierz to. Uleczymy od razu Robina. Dobra. Najlepsze jest to, że Marion możemy wyrżnąć tutaj całe miasto. A i tak chyba zostanie tutaj. Z twojej strony, ale radziłem sobie. I nie będzie to wzbudzać żadnych podejrzeń. Taki, że o, ty zabiłaś mi brata, a, trudno. O, to ty zabiłaś tutaj połowę naszej armii, trudno. Nic się nie stało. Chyba, tak myślę, albo ona pójdzie z nami do Sherwood teraz. Chociaż szczerze wątpię, żeby teraz poszła. Zrób kółeczko i teraz ciachnij go. Tak. Wycofaj się trochę, albo nie. Okej, po nim. Z tym jest stosunkowo łatwo. Chociaż... Teraz go ciachnij. Dobra. Okej, puszko w głowie gdzieś poszli, więc to jest plus. Kółeczko teraz. I ciach. Okej, okrążyli nas, kółko. Ciach i teraz tego. On nie ma życia, więc będzie to łatwizna. Teraz ten, co do nas biegnie. Jest po nim. Teraz ten. Broń się. Nie ruszaj. To boli! To boli! Nie! A jednak. No i coś chyba tak nie wyszedł. Zwycięstwo! Okej, o. Nie, no nie ma nic przy sobie. Chciałbym kupić pamiątkę. Tutaj jest srebrna strzała chyba. Nie, tu. I jest pilnowana przez... Miałem mówić Urkhai. Jest pilnowana przez... puszkogłowych. Ciekawe, czy on zareaguje na nią jakoś. No, wyjdziesz w końcu. Zareagujesz jakoś? No, może nie biegnij? Przechodź się. No pewnie. Ona przed chwilą stała na balkonie. Wybacz, ale nie pozostawiłeś mi wyboru. Dobra, leć tutaj. Ja bym zapisał, bo nie wiem, czy tam tak dokładnie. Puszkogłowi są, może być tam jakiś grubszy kaliber. Schroederp. Będzie pasować idealnie do naszej postaci. Ty, Marion, podejdź tutaj. Obczajmy sobie, co tak dokładnie tutaj jest. Łóżko. Obczaj. O, jeden puszko głowy. Myślę, że Robin da sobie radę. Zaatakujmy go. Może na razie nie będziemy go leczać, po prostu go zaatakujmy. No tak, to był jednak zły pomysł. Dostaliśmy mocno.
Wycofaj się, wycofaj się, wycofaj się. I dawaj, Marion. Ulecz go. Dobra, teraz musi nam to lepiej wyjść, więc zapiszemy to. Bo nie będziemy się wracać. Idziemy tam na śmierć, albo po... Idziemy tam na śmierć, albo... Jak to powiedzieć? Wrócimy ze złotą strzałą, albo zginiemy. O! O to chodziło. Tylko podejdź mi tutaj, tak żeby... tego tchórze walnąć. Teraz go czachnij. Czachnij go! Wiesz, że możesz go tylko kółkiem rozwalić, prawda? Całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Kółko, 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 kółko. Całkiem nieźle. Mogłem Marion tu wysłać. A, bierz go, bierz go, bierz go. Jak to zrobić? Nie! Złapałem jednego z nich, przeciwnik. No tak. Jest po koniczynce jednej. Teraz weź tego. Patrzcie, kobieta pokonuje puszkogłowego. No i niestety, koniczynka. I bierzemy strzałę. I tak, mamy gdzieś tu jakieś koniczyny, może po mapie porozsiane? Tu nie widzę. Aha, widzę, że możemy od razu uciekać do Sherwood. Ja bym się proponował tak naprawdę trochę tutaj rozejrzeć. No tutaj do tych lochów, do których nie możemy wejść. Ale jednak, fajnie byłoby się rozejrzeć tutaj. Chyba, że gra rzeczywiście nie pozostawia nam żadnego wyboru. Sprawdźmy na dziennik misji. Szybko musimy ulotnić się z miasta, zanim szeryf dojdzie do siebie. Okej, okay, czyli tak naprawdę tutaj nic już nie mamy do roboty. Ale ja jeszcze przeszukam troszkę miasto. Uleczmy Robina. Ostatnimi ziołami. I pójdź... Zapisz najpierw. Tak, dokładnie, Shredderp. I pójdź mi na tych, co tutaj stoją. Najlepiej na tego środkowego. Żebyś jednym ciosem mógł wszystkich wciachnąć. O, właśnie. Obrona to twoja mocna strona. I teraz kółko. Ok, mam nadzieję, że Marion da sobie radę. Broń się. I kółko. Ok, widzę, że Marion tutaj coś nie bardzo. Teraz Marion. Kółko i teraz go ciachnij. Z boku. Ok, i idź do niego. Powolutku oczywiście, żeby cię tamci nie usłyszeli. Teraz przyśpiesz trochę. Okej. Okay. Przyłączę się do wesołych kompanii Robin Hooda z radością. Jestem Much, syn Much czy Munch, syn młynarza. Mój łuk jest do twoich usług. Wygląda na to, że będziesz potrzebował mojej pomocy, by się z tym wydostać. Mam pomysł. W pobliżu mieszka dwóch moich kuzynów, którzy chcą walczyć za króla Leszarda. Chodźmy ich poszukać. No właśnie. Jeden stoi tutaj. A drugi stoi na górze. Tutaj. W tym mieście czeka nas więcej roboty niż sobie, niż sobie myślicie, tak prawdę mówiąc. Bo tutaj jest dużo zadań pobocznych. Zamiast tego, co pamiętam, jest dużo zadań pobocznych. Dobra, tam mamy krzyczącą kobietę, która od razu zawoła szeryfa. O, tego możemy uwolnić na przykład, dostaniemy koniczynkę. A może chodźmy najpierw tutaj, u tego żebraka. Damy mu trochę pieniędzy. No, dasz radę, Robin? Dasz. Tylko Robin. Okej, ona już biegnie po posiłki. Pozwól, że zrobisz kółko. I teraz kółko. I zostały ci tylko ten. No tak. Zadał cios. To jest niedopuszczalne, żeby on zadał cios. Okej, okay, Robin jest już naprawdę na wyczerpaniu, więc sobie pójdzie. Odpocznie. I weźmiemy sobie tego. I nim sobie trochę pochodzimy.
Uwolnij go. Okej. Dzięki wam, jestem wolny, ale szeryf nigdy mi nie da spokoju. Zdecydowałem się zatem do was przyłączyć. W ten sposób będę mógł walczyć z tą bestią. Dam tylko znać mojej rodzinie, że jestem wolny. Do zobaczenia w Sherwood. Okej, ciekawe pod jaką postacią on się pojawi u nas. Fajnie by było, gdyby to była jakaś taka specjalna, jakaś wyjątkowa postać. Ale to chyba niemożliwe. Witaj, kuzynku. Od najwcześniejszych lat uczyłem się na subtelnej sztuki machania widłami. Wreszcie po latach codziennie czynienia przynoszą owoce. Będę walczył u twojego boku w imieniu króla Ryszarda. Chodź tu. Okej, tutaj, gdzie są trzech strażników, tu są pieniądze. Więc sobie też po nie pójdziemy, a tego wyślemy do naszej bazy tymczasowej w tym ośrodku. No to broń. Kto tam idzie? Stać! Jeszcze ci okay. Pokażę, zobaczysz. Kłeczko może? Okej, wycofaj się, bo ja się o ciebie martwię. Nie chcę, żeby nikt mi tutaj zginął. Tylko zapiszmy. No już. I Peter. Chodź tu szybko. Kuzyn potrzebuje twojej pomocy. Dopadnę cię. No tak. Piękny mamy dzień. No, kuzynie, ulecz swojego kuzyna. Dobra, i teraz zrobimy tak. Pójdziemy do tego gościa, który nam... No, ty nie możesz. Robin, idź do tego gościa, bo on ma dla nas parę wskazówek. Dobry człowieku. Dziękuję. Coś wam powiem. Dobra, dobra. Następną. Dobry człowieku. Dziękuję. Coś wam powiem. Jeszcze jedną. Weź tę sakwę, dobry człowieku. Dziękuję. Coś wam powiem. A najlepiej jest ich do końca, bo oni fajne, dobre rzeczy wiedzą. Dziękuję. Coś wam powiem. Dobra, jeszcze. Weź tych kilka miedziaków. Dziękuję. Coś wam powiem. Jeszcze coś wie. Weź tę sakwę, dobry człowieku. Dziękuję. Coś wam powiem. Dużo wie. Kilka miedziaków. Ostatnia rada. Dobra. Mamy wszystkie rady. Robin. Nie, wy dwaj. Idźcie tutaj do tego domu. Ty mi ulecz Robina. I Robin teraz będzie chodził i zbierał to. Przeczytajmy to. No właśnie, żebrak mówi, że sknerowaty szwagier szeryfa może ukrywać w swoim domu ogromne sumy pieniędzy, tak jak mówiłem. Jednak pamięć nie jest aż taka zła u mnie. W sumie to jest zła. Trudno. To jest srebrna strzała, nagroda dla zwycięzcy w turnieju łuczniczym. Dobrze, my już ją mamy. Następna wiadomość. Co łaska, moi drodzy panowie, co łaska! Ten biedny człowiek nie był w stanie płacić podatku, więc szeryf wskazał go publiczne poniżenie. Uwolnijmy go. Jakie my? Ja go uwolnię. Tutaj przecież siedział i żebrał. Znowu. Kawalerzysta. Okej, czy on nam tutaj pokaże kawalerzystów? O, czerwony. O nie. Jeszcze zobaczysz. Trzech tych to nie dla mnie. Naprawdę, nie chcę mieć do czynienia z trzema ich naraz. Okej. Oho, no tutaj już myślałem, że do mnie wybiegnie. Czerwoni jeszcze w dodatku rzuci. Nie, to nie dla mnie. Nie, dziękuję. Dobra, my tutaj skończymy ten odcinek. Oni sobie będą latać w kółko tam i z powrotem. To są dzieci jakby co. Oni sobie będą latać tutaj tak, tam i z powrotem, więc my skończymy ten odcinek tutaj. Ja wam dziękuję za oglądanie. No i cóż, cześć, na razie, trzymajcie się, ludziska.